Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przed nami twierdza Deluxe, misja 15, wytyczając nowy szlak. Zobaczmy, co nas czeka w tej misji. Wilk wciąż podąża twoim śladem, natomiast twoje wojska coraz bardziej odczuwają trudy licznych bitew. Zdecydowałeś, że nadszedł czas, aby odnaleźć spokojny zakątek, w którym mógłbyś podreperować siły. Idealnym miejscem były bagna leżące po drugiej stronie ziem Wieprza. Ponieważ Wieprz ze swą armią przebywał z dala od macierzystego zamku, uznałeś, że lepiej opanować jego warownię niż stawać twarzą w twarz siłami wilka. Przedrzyj się przez ojczyste hrabstwo Wieprza i ukryj się na bagnach leżących za nim. Będziesz musiał uderzyć szybko i bezwzględnie, zanim Wieprz ze swymi głównymi siłami powróci na ratunek. Taranem rozbij bramę zamczyska Wieprza w drzazgi, rozpędź na cztery wiatry garnizon i skryj się pośród bagien. No i naszym celem jest przejęcie zameczku, jak widzimy. No i jeśli armia Wieprza wróci, niestety przegrywamy. Strategia: skorzystaj z umiejętności kopaczy i siły taranów, aby przejść się przez mury zamkowe. Jeśli już wejdziesz się do zamku, jak najszybciej opanuj baszty. Chodniki minowe mogą osiągnąć dość sporą, ale ograniczoną długość. Jeśli wejście do chodnika minowego zostanie umieszczone zbyt blisko murów obleganego zamku, będzie stanowić łatwy cel dla strzał i bełtów przeciwnika. No i muszę was niestety zasmucić. Na żadnym poziomie tej misji nie mogę przejść, jak nie na łatwym. A czemu, to zaczniemy odcinek i wam pokażę. Dobra, na początek sobie zwolnię tempo. To będą nasze armie, to są już po prostu wczoraj. Czekajcie, co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy. Przedwczoraj. Dzisiaj mamy sobotę, tak. W sobotę ten odcinek kręcę. I w sobotę, czyli w piątek, praktycznie jak wróciłem z pracy o 17, czy troszkę wcześniej. No to do 23 próbowałem tę misję przejść na przeróżne sposoby. Oglądałem różne poradniki na YouTubie. Patrzyłem, jak tu ludzie przechodzą. Nawet patrzyłem, jak gościu to przechodzi na bardzo trudnym, ale po prostu. Nie wiem, po prostu. Przechodzi też na wersji 1.3 HD, tak jak ja mam. No ale nie miał tego bugu co ja. Zaraz powinien mnie zaatakować. Ci mnie powinni zaatakować. Widzę, że nie atakują. Dobra. Ja wam pokażę, o co chodzi. Czemu nie mogę tej misji przejść i po prostu ją przejdę w ogóle w inny sposób. Dobra, ci atakują. Może jeszcze tych ustawię. Niech sobie strzelają. Tych sobie ustawiłem pod kontrolę 1. Ci pod kontrolę 2. Dobra, jeden pad, jeszcze pięcioro. No i dobra. Misja polega na tym, że kuszników ustawia się w tym miejscu. O, i ci kuśnicy nas nie sięgają, ale my sięgamy ich. O, i akurat, o, jak na złość, większość strzela w dobre miejsce. O, ale widzicie? Ja na przykład chcę już, żeby celowali w jakiegoś, to oni strzelają po ziemi. O, widzicie teraz to samo w ziemi po prostu. No nie da się tej misji inaczej przejść. Tutaj tak samo, tutaj jednostki widziałem, że ustawiali, strzelali do tych, trafiali, a moi po prostu strzelają w ziemię. I po prostu w to muszę zrobić misję szturmem. To stanowisko jest nieosiągalne. Okej, ser. Na rozkaz. Uczniowie prawili jakieś polecenia. Czekamy na rozkaz. Jak widzimy, u nas ładnie paratają. Próbowałem. Nie, no po prostu, no powiem wam, że przeróżnych rzeczy tu próbowałem i. I nic mi tu nie wychodziło i się po prostu poddałem. Stwierdziłem, że się nie da przejść. A teraz tu. No tu niestety nie da się po tych murach przejść.
Tu wyjdzie trochę to. O, niech plądrują wszystko. Jeszcze tu zostali. No, no już bardzo mi przykro, że na tą misję przeszedłem w tak nieefektywny sposób, no ale no co ja mam poradzę na to. Próbowałem wszystkich sposobów, że naprawdę ten bóg po prostu nie da się przejść nie używając tego bugu. I to też wyczytałem w przeróżnych komentarzach. Jesteśmy zwycięzcami. Rozbili mój dom. Będę na nich polował jak na psy. Oni długo będą potem żałować tego, co mi zrobili. Najpierw porozwieszam ich na drzewach. Potem będę przypalał im stopy. W końcu połamię im nogi. A jeszcze później... No co później, no co później, wieprzu? Twoi ludzie przemaszerowali prawie cały kraj wzdłuż i wszerz i są bliscy wyczerpania. Aby dać im nieco wytchnienia, rozbiłeś obóz w głębi bagien. Wiele ziem, które podbiłeś, z powrotem trafiło w ręce ciemiężycieli, ale w sercach zabłysnęło nowe światełko nadziei. Oto wieść niosła, że do kraju powrócił prawowity król. No i dobra, widzimy tutaj wilku przejął naszą bazę. My przejęliśmy jedną ziemię. Nie przejęliśmy nic z wieprza? Ale Meksyk. No trochę kijowo, no ale bojowo. Dobra, w tym odcinku... Nie, najpierw sorry. Najpierw chciałbym was bardzo, bardzo, bardzo przeprosić za to, że przechodziłem to na trybie łatwym. Jestem z tego bardzo zawiedziony, ale naprawdę, no nie dało się. Na internecie ludzie pisali też, że mają ten bug, że... kusznicy oraz łucznicy strzelają w ziemię, tam pisali ci youtuberzy, którzy nagrywali ten odcinek, że ten łucznik czy kusznik musi być, nie może być ani za kratkę za daleko, ani za blisko, w idealną kratkę musi stanąć. Próbowałem tego idealnie, że tamci mnie nie dosięgli, a ja ich dosięgłem, ale i tak strzelali w ziemię. A czas był ograniczony, bo tam jak widzieliśmy kilka strzał od czasu do czasu leciało prawidłowo, ale to byśmy przechodzili tę misję 2 dni, jak nie dłużej. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już nie będzie takich problemów, że już bardziej będziemy coś walczyć. Taka fajniejsza walka, nie oblężenie. Będzie ciekawsza. Jeśli wam ten odcinek się podobał, to komentujcie, subskrybujcie, plusujcie. Ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się. Hejo, pa pa.